Dzień doberek, razem z Pikselem, kolejny dzień, słuchajcie, zasuwamy pomieszczenie spiżarne, już chciałem powiedzieć, pomieszczenie gospodarcze, hop, jest zrobione. Nie dawałem tutaj zielonych płyt, po prostu wykorzystałem skrawki, które mi zostały, no bo po co marnować, zawsze kilka złotych w kieszeni, a to i tak jest tylko i wyłącznie spiżarnia. Dobra, słuchajcie, zasuwamy dzisiaj. Chcę i rozpoczynam garaż, bo to już naprawdę jest końcóweczka, jeżeli chodzi o garaż. Po obrysie, jak widzicie, udeki już mam, natomiast tutaj jeszcze została mi ta ściana ze styropianu i generalnie, jak widzieliście wcześniej, ja tą ścianę docieplałem piątką styropianem, tak miałem w projekcie, tak polecał kierownik budowy, więc ją sobie po prostu zaciągnąłem, dociepliłem. No i teraz zwykłe kołki by tego nie ogarnęły, pewnie jest jakiś może specjalny, co się plączysz, pewnie jest jakiś specjalny sposób, natomiast ja sobie wymyśliłem to tak, że kupiłem kołeczki, szóstek nie mieli, co prawda były ósemki, no ale kołek będzie na takiej zasadzie, tak, czyli on tam będzie około 5 cm jeszcze w ścianie, mam nadzieję, że tutaj podtrzyma ten profil, nie będzie się żłobiła żadna dziura. No i co? Mam nadzieję, że to utrzyma. Co prawda profil UD, słuchajcie, jest tylko do wypoziomowania. On tam prawie nic nie podtrzymuje, wszystko jest na wieszakach, więc z tym nie powinno być problemu. Więc co? Zasuwamy, sprawdzimy, czy to w ogóle zda egzamin. Muszę jeszcze zerknąć na zdjęcie elektryki, jak one, jak te przewody wszystkie idą, bo trochę tych przewodów tutaj na tej ścianie jest, żebym nie trafił w coś i jeszcze sobie roboty narobił. Dobra, zasuwamy. Dobrze, zrobione. Słuchajcie, trzyma jakby normalnie, lepiej niż zwykłe kołki. W każdym razie dziesiątka, ósemka, cyk, jest naprawdę mocno i stabilnie. Hej, a gdzie jest twoja żabka? Gdzie jest żabka? Znalazł żabę, poluje, leci mu z pyska. Gdzie jest żabka? Uciekła. Nie ma żabki. Co? Gdzie jest żabka? A piłkę przynieś. Przyniesiesz piłkę? Gdzie jest piłka? Nie, teraz żabka. Dobra, lecimy dalej z konstrukcją. Przyjechała kontrola. Co? No jak pani, pogadać, że ja tylko uważam. Jak pani, no i się lansujesz. Lansuje się. I się lansujesz. Co, dobrze? Wszystko zrobione? Dobrze. Potwierdzone? Zaraz ci dam kamerę. A czemu? Bo musisz posprzątać trochę ty. Mhm. To raz. A dwa, tą podłogę byś pokazała może, co? Jak wygląda? A jakbyście się pytali, co Zuza robi? To. Co nakręcę z tobą? Psy. Pa, a dostałeś kiedyś na budowie daniowy obiad? No ja dostałem. Można? Ja wolę, żebyś tak mi pomagała, niż tutaj... Co? No... I tak nie masz co robić tu. Nie mam co robić, ja mam co robić zawodowo. Nie zjadłeś wszystkiego. No jak? Zupę zjadłem. No tak myślałam, że makaronu zjadłem. No, elegancko. To teraz grosik. Ekipa sprzątająca wpadła. Ile bierzecie za godzinę? Ile za godzinę za sprzątanie? Mamo? No ostatnio się mamie spodobało, że była mama na YouTubie, no to chyba dobrze. A ty co robisz tu? Kto ci kazał? Ty. Ty jednak coś robisz. Coś tam robię. Coś tam podaję. Co? Coś tam podaję. A widzisz. No tak sprząta. Ładne pozorcie? Nic. Dobra. Lecimy dalej ze stelażem. Tylko, że ja nie zejdę, to jest najgorsze. Jak nie zejdziesz? No nie, bo ja mam piętna. Przecież ty ważysz 40 kilo, to bez problemu wyjdziesz. Nie, no dawaj. Przecież jest solidnie zrobione, twój mąż zrobił. To na pewno solidnie, ale czy te schody są solidne? No już bez przesady. No i co, wchodzisz na górę? Tak, do samego końca.
Tam jest Marcin. Czekajcie, pokażę wam jeszcze. Tam na końcu wersji. Dobra. Ale się cykam. Tam mama trochę pomaga mi ogarniać. No, tak to wygląda z góry. Marcin, ale tutaj będzie, tak? I tam do końca? Co? Czy tylko tak tutaj, jak masz te deski? Schodek i to wszystko. Okej. No to jest kawałek. Co się cyka? Jezu! Normalnie. Teraz najgorszy przede mną. Zejście. A z drugiej strony, no trzeba się naskakać jeszcze, tym bardziej, że ten cały burdel tutaj ma. No ale gdzieś to składować trzeba. Kolejna sprawa to jest to, że kończy mi się materiał. Zostało mi kilka tylko wieszaków, kilka krzyżowych i wkręty w ogóle mi się pokończyły, bo chciałem jeszcze troszeczkę tych wieszaków tutaj pokręcić. Także no nie ma co już teraz tutaj, słuchajcie, za dużo wymyślać. A jeszcze po płytki musimy jechać, w sensie do kotłowni, więc sprzątam, zawijam gitarę i tyle, no. Muszę teraz sobie, jeszcze policzę sobie dokładnie, ile muszę zamówić wszystkiego, bo wiem, że na Allegro z Knaufa można też sztukowo kupować. No 100 sztuk, jak kupię wieszaków, no to nigdy w życiu. No tu potrzebuję jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, no około 40 wieszaków jeszcze na garaż potrzebuję i to będzie wszystko. Zobaczę, jak to tam cenowo będzie wyglądało. Łączniki krzyżowe, a propos, nigdy więcej już tego badziewia z budmatu czy z czegoś nie kupię. To jest mistrzostwo świata, trzyma elegancko. No, nic dodać, nic ująć. A zobaczcie jeszcze, pokażę wam, jak się chata zmieniła, jak ekipa przyszła i posprzątała. Tak to wygląda. Czyściutko się zrobiło, słuchajcie. Dużo przestrzeni. Elegancko. Także... Tam wiecie, flaszeczka jakaś dla mamusi, nie no żartuję, mama nie pije, a jak już to piwo, w sensie teściowo. Dobra, ogarniam jeszcze garaż i zawijam gitarę, do usłyszonka.